No, dziwne to jest, bo rzeczywiście w wieku 30 lat zacząłem regularnie zdobywać bramki na polskich boiskach. Z czego to wynika, no ciężko powiedzieć. Po przyjeździe z Turcji problem było znalezieniem klubu przede wszystkim, bo były dwa kluby, które były zainteresowane, czyli był Górnik Zabrze i Piast Gliwice. Wybrałem Piast Gliwice i to na pewno był początek mojej jakby kariery dalszej, w której mogłem jakby się rozwijać, mimo że miałem już prawie 30 lat, ale rzeczywiście najlepszy okres miałem w wieku właśnie 30 lat. Marcin, mogła być jeszcze jedna zagraniczna przygoda. Chiny, to jest ciekawa sprawa. 2014 rok, już wszystko było podpisane. Miałeś tam jechać. Ostatecznie Chińczycy się z tego wycofali. Przeczytałem w jednym z wywiadów taką twoją wypowiedź, że ja od nich wyegzekwuję całość pieniędzy, które mnie się należą i będę to robił przez FIFA. I jak ta sprawa się ostatecznie zakończyła? No, zakończyła się pozytywnie, bo rzeczywiście miałem spotkanie w Londynie z właścicielką klubu, gdzie uzgodniliśmy wszystkie warunki kontraktu. I miałem jechać tam na testy medyczne, które tak naprawdę miały być formalnością, rozumiem. Formalnością i gdzieś w międzyczasie klub podpisał kontrakt z nowym napastnikiem i decyzja była taka, że Robak ma nie jechać do Chin i rzeczywiście tego transferu nie było. Ale te pieniądze w końcu udało tobie się jakoś odzyskać, czy mogę powiedzieć czy tak, że zadośćuczynienie, które jakby ze strony Chin dostałem, to na pewno zniżki w paru sklepach, tak, i tak podobne. Nie, rzeczywiście odszkodowanie AliExpress za darmo. Ze strony FIFA odszkodowanie było, więc jakieś pieniądze dostałem.